Pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek, 26 tygodnia zwykłego, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj we fragmencie Ewangelii Łukaszowej Pan Jezus uczy swoich uczniów, a zarazem również nas, którzy jesteśmy Jego uczniami, tego, że On nie chce natychmiastowego odwetu, jeżeli ktoś nie wypełnia Jego woli, ale chce Mu dać czas, chce Mu okazać swoje miłosierdzie. Zobaczcie, że Jezus zbliża się do Jerozolimy, idzie tam, aby dopełniły się Jego dni. Posyła wcześniej uczniów, aby przygotowali w mieście samarytańskim wieczerze. Samarytanie Go nie przyjmują, nie przyjmują uczniów, bo zmierzają do Jerozolimy. I uczniowie w zamian za brak przyjęcia chcą odwetu, chcą, aby właśnie spadł ogień na tą miejscowość. A Jezus mówi, że nie, tak nie będzie. Trudno, nie chcą nas przyjąć, może kiedyś zmienią swoje zdanie, może kiedyś zmienią swoje myślenie. I tak samo powinno być w naszym życiu. Jeśli ludzie nas nie chcą przyjąć, jeśli ludzie nie chcą przyjąć Ewangelii, to nie znaczy, że mamy im tym samym odpłacać, czyli jakąś wrogością, nienawiścią, ale przeciwieństwem tego, czyli miłością, spokojem, dialogiem, rozmową, tak aby uświadomić im może, że są w błędzie i że może potrzebują więcej czasu, aby zrozumieć miłość Bożą do każdego z nas. Dzisiaj warto by było sobie zapytać się, o która podstawa jest mi bliższa. Podstawa Jezusa miłosiernego, czy może podstawa uczniów, którzy chcą odwetu. Spróbujmy sobie zatem na to pytanie odpowiedzieć, a Boże błogosławieństwo niech nam w tym dopomaga. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.